Co sądzisz na temat spektakularnego sukcesu filmu Claire, który w weekend został obejrzany prawie przez 1 000 000 widzów? Co jest takim napędem tego wszystkiego, całego sukcesu? Ja się po prostu tak cieszę. Nie widziałam jeszcze tego filmu, ale tak się cieszę, bo jeżeli Polacy idą na film, do kina i jest takie świetne otwarcie, no to po prostu to jest sukces kina, jakie by ono nie było. Uwielbiam Wojtka, pracowałam z nim, kręciliśmy razem Londyńczyków, serial. Świetnie pracujesz, z bardzo czujnym, bardzo uważnym, bardzo empatycznym reżyserem. Obiecałam sobie, że w tym tygodniu zobaczę ten film i jestem zachwycona, że tyle ludzi na niego poszło, bo uważam, że warto przyjrzeć się różnego rodzaju problemom i zająć stanowisko, żeby nie polegać tylko na opinii innych, więc warto pójść zobaczyć, o czym jest film. Ja jeszcze nie widziałam, więc nie wiem. I wtedy zająć stanowisko, więc bardzo cieszę się, że tyle ludzi chciało zająć stanowisko i poszło do kina. A myślisz, że tworzenie filmu na temat kościołu jest dobrym pomysłem? Ja myślę, że tworzenie filmu na temat wszystkiego jest dobrym pomysłem, ponieważ życie jest ciekawe, życie jest fascynujące i życie jest inspirujące i tak naprawdę nasza rozmowa tutaj może być potencjalnym materiałem do stworzenia scenariusza filmowego, ciekawego, bo jak przyjrzymy się sobie i mnie, to my tylko z zewnątrz tworzymy jakąś fasadę ludzi, którzy tam w środku mają zupełnie inną historię. Więc uważam, że nie wiem, jakie tematy podejmuje oczywiście Wojtek w filmie, ale znając jego, na pewno ważne, o których warto rozmawiać. Więc myślę, że to jest dobry temat.